4 października do kin wchodzi Wałęsa, Człowiek Nadziei, i Cezary Kosiński gra w tym filmie. Właśnie, proszę powiedzieć, kogo? No, żeby nie popadać w patos, a jednocześnie, żeby być konkretnym, bo muszę powiedzieć jedno. Ja stoję po złej stronie mocy. Gram oficera śledczego, który nadzoruje, że tak powiem, opiekę bezpieki nad Wałęsą. Moja postać nazywa się Mike Szak. Jest to po prostu człowiek, który jest człowiekiem systemu, który za wszelką cenę nie chce dopuścić do tego, żeby Wałęsa miał jakiekolwiek znaczenie w tej historii, no, którą już znamy, która była... No jednak Wałęsa tę rolę odegrał, więc chyba mój bohater nie sprawdził się zbyt dobrze, jak się okazuje. A jak się odnoszą te wydarzenia, które miały miejsce, do tego, co jest pokazane w filmie? Ja w ogóle uważam, że film jest taką... No film jest sztuką, prawda? I każdy, kto ma pretensje tak zwane historyczne do filmu, powinien się zastanowić nad tym. Znaczy, od historii są podręczniki historii, są mądrzy ludzie, historycy, którzy znają się na historii. Ten film ma przede wszystkim pokazywać pewne... Ten film ma przede wszystkim dawać do myślenia, wydaje mi się. I te role spełnia znakomicie, daje do myślenia, mówi o naszej historii, o której jest nam bardzo trudno mówić z tego względu, że ona się wydarzyła dosyć niedawno. W ogóle wydaje mi się, że w Polsce jest trudno mówić o historii, bo zawsze jest ona obarczona jakimś takim całą masą mitów i takich uprzedzeń. Dlatego też filmy, które dotykają historii, które się wydarzyły niedawno, są często bardzo mocno krytykowane i bardzo mocno oceniane ze względów właśnie takich historycznych i są odrzucane. Mi się wydaje, że ten film przede wszystkim daje taki dobry sygnał do dyskusji na ten temat. I wiele rzeczy, które się wydarzyło w naszej ostatniej historii, takiej najnowszej historii, wiele z tych rzeczy wymaga, wydaje mi się, takiej no, szerokiej polemiki. I mam nadzieję, że ten film ją rozpocznie. Podobnie było zresztą z filmem Pokłosie, który wywołał takie bardzo no, kontrowersyjne opinie, powiedziałbym. Był bardzo negowany przez jednych, bardzo jakoś tak przez innych afirmowany, a wydaje mi się, że to po prostu trzeba potraktować te filmy jako pewien rodzaj takiego zaproszenia do dyskusji. I mam nadzieję, że z tym filmem tak będzie. A jak miał powiedzieć pan, dlaczego warto jest go obejrzeć? No właśnie dlatego, że pokazuje pokazuje czasy, których ja osobiście doświadczyłem jako małe dziecko. Ja miałem 8 lat, jak stan wojenny wybuchł. Ale mimo to pamiętam to uczucie, kiedy to się stało i pamiętam emocje, jakie mi temu małemu chłopcu towarzyszyły. I mam takie poczucie, że cały czas nie wiemy, co się wtedy stało. Cały czas ten 89 rok, okrągły stół i to, co się stało później z naszym krajem, że to jest cały czas historia troszeczkę taka o krasnoludkach i sierotce Marysi, że tak nie wiemy, coś się stało i nie bardzo wiemy. Jakby z jednej strony nie chcemy pamiętać o tych czasach i mówimy, że one były B, ale jest też cała masa ludzi, którzy mówią, że były wspaniałe i tęsknią do nich. Mamy zupełnie inny system, w ogóle teraz gospodarczy, polityczny, ekonomiczny kompletnie, ale w jakimś sensie mam takie poczucie, że nie wiemy, skąd się wywodzimy, w związku z tym popełniamy szereg błędów takiego uproszczonego myślenia. I warto się właśnie nad tym zastanowić, jak było jeszcze nie tak dawno, a jak jest teraz, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Po prostu wydaje mi się, że takiej naszej własnej historii nie możemy tak po prostu odrzucać, bo to ona sprawia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy, żeby nie wiem jak zerwać z przeszłością, to przeszłość nie zrywa z nami. Jesteśmy cały czas w tym samym jakby miejscu, jesteśmy tym samym narodem, on się ewoluuje, on się zmienia, ale to nagle, to nie jest tak, że się nagle
stajemy kimś innym, tylko to jest jakaś ciągłość i warto by było o tej ciągłości pamiętać. I wydaje mi się, że taki właśnie film jak Wałęsa jest świetnym przyczynkiem do tego, żeby taką dyskusję rozpocząć. Bez osądzania, bez oceniania, bez stawania po jakiejś stronie, tylko żeby się zastanowić, gdzie jesteśmy. My, jako właśnie, tak jak mówi Wałęsa, my naród. Zapytam jeszcze, jak pracowało się panu z mistrzem, jak pracowało się panu z Andrzejem Wajdą? Inaczej troszeczkę niż z innym reżyserem? Jak pan to wspomina? To była moja trzecia praca z panem Andrzejem Wajdą. I muszę przyznać, że no jest to swego rodzaju święto, jakby kiedy się ma do czynienia z reżyserem, który zrobił tak wiele wspaniałych filmów, na którym się wychowały całe pokolenia Polaków i który zrobił takie filmy, które były często takim kijem w mrowisko dla polskiej, jakiegoś takiego polskiej, takiego pozornego spokoju polskiego, czy polskiej takiego jakiegoś takiego poczucia, kim jestem jako Polak, to warto go słuchać, wydaje mi się. I jakoś się tak zastosowałem do tej rady, że warto słuchać tego człowieka, który poruszał tak ważne tematy w historii polskiego kina i któremu nigdy jakoś los tego kraju nie był obcy. Więc to, odebrałem to jako taką dobrą lekcję, wydaje mi się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Jakoś strasznie poważnie dzisiaj odpowiadam na pytania. Dzień dobry. Dzień dobry.